Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Plague That Inc. I dzisiaj sobie zagramy grzybem, tak, ponieważ pokonałem wirusa na poziomie normalnym, dlatego odblokowałem grzyba. Nie chciało mi się robić tego na poziomie brutalnym, ponieważ przed chwilą to pokonałem specjalnie po to, żeby teraz nagrać grzyba. A tak, i w głównie tyle co głosowałem, co po prostu w wyborze przeze mnie nazwę wygrał ISIS. Niestety tutaj nie ma Izraela, więc zacznę go w Iraku. Myślę, że to no, jest okej w miarę dla was w Iraku, a nie tam w Izraelu, bo no to mówię, Izraela nie znalazłem, nie ma i wsio. Dobra, także mówię, piszcie w komentarzu nazwę kolejnej choroby, jaką sobie życzycie i gdzie ona się ma znajdować. Dzisiaj niestety bez kamerki, bo trochę jestem rozpiździel ze mnie, tak w skrócie można powiedzieć, chory jestem trochę i w ogóle B. Dobra, tutaj już ustawiłem wszystkie geny, na brutalu oczywiście ISIS i lecimy grzyb o ksywie ISIS. Dobra, zobaczmy gdzie go tu rozpowszechnimy, tak, tu jest gdzieś Turcja, tu jest Irak chyba, tak? Dobra, tu jest Irak, no to lecimy z grzybem. Tak, Irak ma fajną Irak, co ja pierdolę. Grzyb ma fajną własność, gdyż po kliknięciu tutaj on przechodzi na inne stany. Znaczy stany, na inne państwa automatycznie. Dlatego dobrze jest sobie go. O! Pozaraża. O, proszę, już jest Grenlandia, to jest zajebiście. Dobra, rozprzestrzenianie, tak? Dajemy go na wodę. Ogólnie tak, ja zwykle taką samą taktykę podejmuję. Najpierw rozszerzam swoją działalność na inne państwa, potem dopiero robię zabijanie. Dobra, zobaczmy, ile jest ludzi. 224 ludzi zarażonych. Zaczyna się w Iraku, tam jest tylko 500 już. Tylko 500 już, na Grenlandii tylko dwóch. Z racji tego, że tam jest po prostu zimno i tam grzyb ma ciężko chyba się rozwinąć. Swoją drogą ciekawe, gdzie grzyb się dokładnie znajduje, w sensie, znaczy wiem, że to grzyb jest ogólnie grzybica to na skórze na przykład, tylko nie wiem, jak jakiś tu się specjalista wypowie, to powiedzcie proszę, czy na przykład grzyb może być pod skórą, w sensie nie wiem, grzyb trzustki czy coś, to będzie bardzo fajne. I tak, na pewno podpowiedzią jest, żeby gdyby chcąc, że tak powiem, objawy, to na pewno to nie będzie wysypka, bo to jest logiczne, że jak jest grzyb, to jest wysypka, albo coś swędzi, albo coś masakra. No, także myślę, że jak będzie wysypka, to dopiero to można, że tak powiem, no na przykład bezsenność chyba nie powinna ulec, tak? No jednak. Dobra, jebać. Zwrot dwóch punktów, dobra. Nieważne, nie widzieliście tego, ziomkowie, naukowcy. Tej bezsenności nie było, to tylko chwilowe. Tak, dobra, okej, fajnie. Nie, bo to raczej na psychikę powinno... Ło, tu szybko poszło w Maroku. O, tam chyba lubią grzyby, kurde. Dobra, nieważne. Próbowy program pomocy dla biednych krajów. No niedobrze trochę, chociaż bo Maroko nie wiem, czy jest biednym, czy nie biednym, ale tu na pewno Środkowa Afryka jest dosyć biedna. Chociaż nie wiem, chyba ta północna jest biedniejsza. Nie wiem, zresztą wszędzie są jakieś ośrodki, gdzie jest dobrze. Dobra, tu się widzę, Irak już cały zaraził, zajebiście. Byleby na Indie przeszło, wtedy szybko pójdzie. Więcej zakażonych niż przy HIV. Okej, fajnie. Tu w USA tylko dwóch ciągle zarażonych, a to dlatego, że tu są lekarstwa, także lekarstwa wymazane, proszę tu zarażać, kurde. Okej, okay, Rosja jest, dajcie mi Indie tylko, to dostanę nagły wzrost, kurde, liczby punktów. Sporo tem igrzyska w Londynie, fajnie. Czyli więcej ludzi się pozaraża, ciekawe tylko kiedy one będą. Egipt! Igrzyska w Londynie zainfekowały Wielką Brytanię i o to tu chodzi. Dobra. Wielka Brytania pewnie będzie oknem na świat dla innych różnych krajów. Fajnie, że te igrzyska w miarę wcześnie tak wystąpiły, że to mi coś dało przynajmniej, a nie, że kurde, po prostu o, fajnie, zaraziliśmy Wielką Brytanię, jesteśmy tacy fajni. A, dobra, 15 punktów, tak potrzebuję, dalej, trójka, trójeczka jest, okej. Okay. Faniuteńko. Tutaj, 35 ludzi, na Grenlandii aż dwóch. Trzeba coś z tym zrobić. No tak, kiedy to do Indii przejdzie?
A właśnie, bo ogólnie grzyb ma taką... Ile to było? 16, tak? 15, dobra, jeszcze 3. I już mamy powietrze. Grzyb ogólnie ciężko ma z przechodzeniem przez granicę, niby dlatego są te specjalne umiejętności. Ale nie wiem, czy jest sens już w nie inwestować, skoro dosyć spoko nam się zaraża wszystko. I nie ewoluuje, co jest najlepsze, bo chociaż nawet jeszcze mamy chyba dwie ewolucje, za które dostajemy zwrot hajsów, tak? Także, znaczy zwrot DNA, nie hajsów, bo tu nie ma pieniążków. Także to jest całkiem spoko. 500 ludzi w tym, fajnie. Na Grenlandii cały jeden. Nudności, no oleje może to, bo nie wiem, czy to jest dobre. Mogę sobie to zwrócić, jeszcze dostaję zwrot, fajnie. Naprawdę bardzo mi to cieszy. Umiejętności, dajmy sobie to. Na odporność na zimno. Jeżeli może na Grenlandii trochę zaczęło rosnąć, bo to w sumie bardzo się przyda. No i Grenlandia ma to w dupie wszystko. Chuje, kurde, zimne, skimowskie, kurde. No dalej, no zarażajcie się w Grenlandii, o! Dobra, Indie poszły, okej, okay, faniutko. Indie poszły, Chiny też poszły, Chiny też są... tak, też są miliard czterysta milionów, także jest spoko. Grenlandia nadal nie chce się ruszyć, niestety. Kanada nawet nie zainfekowana. W USA coś się dzieje w końcu. Więcej zarażeń niż w przeziębieniu. No to fajniutko, już mnie to cieszy. O, tu poszedł Meksyk, nie, Ameryka Środkowa. Co tu jest? Meksyk, no mówię, że Meksyk. Dobra, jąderka dostały. Grenlandia nadal ma w dupie wszystko i wszystkich. Super. Ojej. Przepraszam was za ten nagły atak kaszlu. Jeśli kogoś przestraszyłem, to, że tak powiem, request a dimpatche headphones. Headphoners. Oj, coś tam pika, co tak pika? A, taki po prostu soundtrack w grze. Fajnie. Dobra, Angola dostaje, Botswana też. Zimbabwe też troszkę tam, widzę, odstaje. Niestety od tamtej... O, jest Kanada, dobra, fajnie. Tu jest dzień świadomości o ISIS. No w końcu, kurde. W końcu świat mądrzeje i pokazuje, że ISIS jednak jest złe. Jak to umieszczone na liczbie? Przecież nawet nie mam żadnego objawu tutaj. Dobra, w chuj, to jak chcecie, to macie kaszel. Pizdy. Niemcy rozpoczynają pracę nad lekarstwem, seriously? Zapalenie płuc, pojebało cię, czy coś śmiertelne. Chyba. Okej, okay, kaszel, dotkliwość, no... Deewolwuj to, dziękuję. Dobra, coś tu się dzieje na Grenlandii, dupa. Kurde, niedobrze. Lotniska są zamykane. What? Już od kaszlu? Kurwa, popierdoliło ich zupełnie. Dobra. Kończymy się bawić. Rozpuszczamy. O, proszę, jak tu jeszcze było dużo rzeczy niepozarażanych. Dobra, macie, dziękuję. Genom ICE jest w pełni zsekcjonowany. Genom... przez naukowców badaczy światowej organizacji w tym przypadku pospieszy, co nie może przyspieszyć badań nad lekarstewkiem. Kurde, dobra. Mamy rozprysk nagły. I reszta krajów się pozaraża. Lekarstwo na ICE jest kompletne. Nie no, świecie, co ty robisz? Świecie, pozwól ICE się wybić. Kurde. Kichanie, dobra, no dajmy kichanie, żeby się trochę bardziej zarażali. No Grenlandia już chyba ogólnie nie wypali. To jest ten taki ból, że... Jak znajdą kogoś, kto jest zarażony, to oni go zamykają. Taki sposób trudności, to nam mówi. Lekarstwo kompletne, super, no i przepierdolimy to sromotnie. Ale nic, no zawsze wiecie, zostają jeszcze scenariusze. Tak, próbowałem przejść też standardową śmierć na normalnym poziomie trudności, niestety nie udało mi się. Na łatwym już nie miałem. O, lekarstwo poszło, super. No i zobaczcie, kochani, tak, ISIS jest skuteczny na świecie, ile? 500 ludzi zabił. I to ma być prorocze, kurde, że tyle co najwyżej. Najlepiej, żeby nikt od tego ścierwa nie zginął, ale... nie, najlepiej to niech zginie tu taka, o, tutaj. Bliski Wschód, kurde, niech się tam wszyscy wybiją i zostawią nas w spokoju. Dobra, także zróbmy sobie tryb jednoosobowy, oficjalne scenariusze. Mamy Czarną Śmierć i Santa's Little Helper. Niestety to jest tylko po anglikańsku cały napis. Zaraz jest trudniejsza, no to jest w sumie fajne. Hi. Zarazo. Wstaw się, dobra. Co tu mamy? Hydrofil. W suchym środowisku, zaczniemy w suchym jak zwykle w Indiach. Bo tam najszybciej wyjdziemy na świat. Brutalny? Nie, zróbmy na normalu sobie teraz. XMA3, niech będzie XMAS, haha, bo to takie rzeczy.
The world is dark and gloomy, czyli świat jest szary i czarny. Szary i czarny. Zabawa została wybita. Zróbmy coś, żeby przywrócić dobroć w tym nudnym jak dupa świecie. Tu mamy wszystkie lotniska na dzień dobry pozamykane, to jest odwrotność. Mamy ze złego rzecza być dobrym. Dobra, objawy. Mind control, Los Santos, blablabla, to not brain making them happy again. Żeby zrobić ich happy znowu. Snowballs, przez śnieżki, żeby się rozprzestrzeniało. No w sumie fajne. Ale skąd w Indiach śnieżki? Sztuczny śnieg chyba. Dobra, nie wiem jak to działa naprawdę teraz, ale pewnie to działa bardzo podobnie jak różne choroby, bo silnik jednak jest ten sam. Aha. Dobra, to nam daje to, że jest jakiś dziwny, randomowy kraj jest zarażany, tak? O, proszę, Chiny. No to kurde, teraz to zgarniemy dużo ludzkości. Dobra, nie dajmy na razie objawów, żeby nie pokazać, że ludzie są szczęśliwi. Cracker Cocoon, nie wiem, co to jest. Emote Radar. Jezus. Solar Perfume, dobra, niech będzie. Przez to macie, kurde, się zarażać w wilgotnych krajach. Tu jest wilgoć, tak? No tu jest największa wilgoć. Trochę spaliłem, bo tu jest najbardziej sucho, a tu jest zimno już. I tu też. A tu jest wilgot. No dobra, damy radę jakoś. Jak wygląda świat? 100 tysięcy zarażonych ludzi, bardzo ładnie. Chiny tylko 123 ludzie? No to halo. Tak nie może być. Przywróćmy szczęście w tym świecie. No, tu widać, wszystko co dobre jest zakazane, to jest brzydko. Brzydki ten scenariusz jest. Chyba nikt by nie chciał na takim świecie żyć. Gdzie jest wszystko zakazane i złe. I smutne jak chuj. jak smutny kutas, tak, dokładnie. Dobra, kolejny świat, Sajzara i leci Libia. No niby źle, znaczy niby dobrze, niby niedobrze. New happiness, this is spreading. Co już znaleźli? Jak mogą to znaleźć? No jak... Przecież nawet nie ma żadnego objawu. Dobra. Less interest in the world, a cure. Dobra. W sumie to jest fajne. Tu nam... Nasz robaczek nie każe... ludziom bawić się w... No. Szukanie rozwiązania lekarstwa. Dobra, China. Róbcie swoje, a my będziemy... Tu jakiś cracker, coconut. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to trochę zarazi trochę więcej ludzkości. Tu Chiny powinny się całkiem szybko... Dzień świadomości o XMA, XMS. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Czyżbym dał dupy właśnie w tym momencie? To jest bardzo prawdopodobne. Ej, no serio, jak widzą kogoś szczęśliwego i halo, proszę ze mną do lekarza, bo ktoś pan jest podejrzany. Nikt tu nie może być szczęśliwy. Co pan tu robi, jako będąc szczęśliwy? No, coś nie tak. Eksperyment zabójczy. Yeah, super. Już tak badają? O, ty skurwysyny, nawet nie zauważyłem. O nie, to jest fajne, tylko czemu tak mi słabo leci? Dobra, jest plus 3. No dalej, jest kolejne plus 3. Lecimy z koksem. Zarażamy samolot. Kogo? Polskę! Sprowadźmy szczęście do Polski. I chyba sprzyłem w ogóle cały ten scenariusz, bo kurde, już mam 30% z tych... nie wiem... Mateczkę Rosję, kurde, zaraźmy. Chyba, że już jest zarażona. Nie jest zarażona, dobra. 10 szczęśliwych ludzi przyleciało do Rosji. Libia jest stała szczęśliwa. Słupcio, dobra, zróbmy trudniejszym do badania, bo to nie może być. Ameryka, USA. Zawieźmy trochę szczęścia do USA. Happy Christmas, bitches. A tu się zarażają, byleby szybciej. Dobra, jeszcze utrudnienie im dajmy. Objawy, coś możemy z tego? Nic. Tutaj to jest friendship. Tu nic nie daje. Tu trochę obniża wszystko praktycznie. Dobra. To na razie nie będziemy nic robić. Gdzie by mogło lecieć? Tu poleć sobie, do Brazylii.
Grenlandia. A Grenlandia nie ma. A się rozbiją tam najwyżej. YOLO. Or not YOLO, my friend. Wiąderka, proszę. Dobra, i teraz tak. Happiness, nie wiem, ślinotok. O, jakaś miłość odblokowałem. Nie wiem, nie czytam. Byleby szybko. Dobra, 65%, niedobrze. Wiąderka dostają. I się cieszą, wiąderka. Dobra. Nie, ja chcę to. Ja chcę z powrotem. Australia, tak? Australia jeszcze nie jest zarażona. Dobra, zarażamy. Kanada, jebać. 75% kompletnych, nie wierzę. Trzeba to jakoś powstrzymać. Ile? 25 punktów, serio? Chyba nie zdążę. Zbudowano miłość. Wszyscy radujmy się, dalej. Jest. Mogę szufladkować. Okej, jest fajnie. Intoxication. Co? Nietoksykacja? Chyba niezbyt. Dobra, WRPA lecimy. Kurde, powinien zacząć, kto tam przewodzi w badaniach na świecie. Kto najwięcej funduje i tam. Digital Elf, super. Dobra, w sumie zrobię tak. Tu szufladkowacja, tu co to jest? Gift lanes, present parachute, early departure. Dobra, to i to zróbmy. I tu jeszcze tak jest dobrze, to jest dobrze. Gdzie leci? Do Islandii, proszę bardzo. Kurde, znowu nie przeczytałem, gdzie jest najlepiej. Dobra, teraz zrobimy tak. Sprawdźmy, który kraj najbardziej finansuje. Gdzie to sprawdzić? Lekarstwo. Aha, dobra, nie da się, nie wiem, gdzie sprawdzić, okej. Gdzie? Niemcy, dobra, Niemcy lecą, być szczęśliwi. Co to daje? A famous memorial present can be delivered at once. Okej, super. Sprawi, że nagle taka bomba pierdzielnie. Patrzcie, pół Niemców rozwaliło, dobra. Znaczy rozwaliło. Uszczęśliwiło. Kto tu jeszcze jest? Argentyna? Nie, tu są zarażeni. Kraje bałtyckie. No w sumie to trochę błąd zrobiłem, bo... Hiszpania, nie, raczej Francja, jaka Hiszpania. No nie mogę szuflacji. Eniferki, dobra, proszę bardzo. Kogo? Australia, chodźcie, bo widzę, że jesteście smutni. I nagle leci Kanada, bo widzę, chyba Kanada jest za bardzo bogata. No dalej, muszę tu... Żebyście nie chcieli, kurde, Christmas combo. Dobra, prezenty, najważniejsze prezenty. Tu miłość, tu jakieś intoxication. Nie wiem kogo, Rosja, nie, co, jakaś Hiszpania. Rosja, dobra, lejdźcie w Rosję, zaatakujcie Rosję. Uszczęśliwcie, kurde, ten... Europa Środkowa. Szybko. Okej, pozarażane. Grenlandia, dobra, teraz to jest czas. Co to, jakieś glutony? Co to jest? Nie chcę tego, to tak brzydko wygląda. No nie, co tu jeszcze jest? Wszyscy powinni być szczęśliwi. Resolve happiness, signaling, door close, this is happiness. Nie, no mają być szczęśliwi. Dobra, tu co to? Ex-knock, dobra. No nieskończony, jak może być skończony? Kurde, tu przecież Szwecja jest bogatym krajem bardzo. No nie leczcie się ze szczęścia, ludzie! No chyba zjebałem to. No nic! Chciałem uszczęśliwić świat się nie da uszczęśliwić. Jego strata. Dobra kochani, to był mam tyle. Nie wiem, spróbuję przejść te scenariusze poza odcinkami, żeby po prostu było ich więcej w kolejnym możliwym rozdaniu. Znaczy, no w sensie, jeśli mi się nie uda, główny scenariusz, wtedy zagramy poboczny. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczka.